Nazywam się Zbyszek Dab. Urodziłem się 17 stycznia 1929 roku w Warszawie. No i oczywiście od urodzenia mieszkam w Warszawie. Cała moja rodzina też mieszkała w Warszawie. Był nakaz taki, że trzeba się wyprowadzić z tego getta. I to było tak, że trzeba było, że Polacy wynoszą się na tą część aryjską, prawda? Natomiast no, Żydzi z tamtych okolic byli sprowadzani tu. No i muszę pani powiedzieć, że moja babcia to taka była kobietka, no taką z głową taką przemysłową. No, najlepszy dowód, jak potrafiła mieć te magle i tam już sobie taki przemysł, powiedzmy, rodzinny założyć, już egzystowała. To już nie szło wtedy, później po wojnie to nie. Ale babcia wynalazła na ulicy Wroniej, róg Grzybowskiej, taki niski dom był, no, domek taki był, i tam był taki olbrzymi sklep duży. I to posiadali to Żydzi. I oni, i babcia tam z nimi w pertraktację weszła i udało się babci z nimi załatwić, że oni zajęli to pomieszczenie tutaj po tych maglach, a babcia zajęła tamto duże miejsce, no oczywiście z nami. Kiedy już było getto zamykane, to znaczy już postawione były dookoła mury. Te mury to były na wysokości gdzieś około 3 metrów, prawda? Na końcu tych murów to były tak gdzieś powbijane, zabetonowane szkło. Zamiast, powiedzmy, gdzieś jakiegoś drutu kolczastego, to szkło tak, żeby nie przejść przez to, bo tu się człowiek pokaleczy, prawda? Ale były też i takie małe okienka między, powiedzmy, tymi murami. A po co te okienka były? Po to, że jak przechodził, powiedzmy, padał deszcz, bo to było w połowie ulicy, przechodził deszcz, to gdzieś musiała ta woda spływać i przez te okienka. I kiedyś idąc, powiedzmy, szedłem ze swoim kolegą ulicą po prawej stronie, bo mur był po lewej, po środku, po lewej stronie było getto, ale tu można było przechodzić. I zauważyliśmy Żydówkę taką młodą, szczuplutką, taką kobietkę, która miała dziecko. I ona, proszę pani, widocznie wyszła tą dziurą. I miała taki, zbierała tam jakieś ziemniaki, jeszcze coś miała, ale niewiele, no bo co taka kobieta może z takim dzieckiem małym tam dźwigać, prawda? I ona tak szła, my żeśmy też tak przeszli i inni przechodzili, nie zwróciliśmy uwagi. I jak żeśmy doszli do, i ona tak szła gdzieś tak za nami, ale my żeśmy doszli tak do ulicy Grzybowskiej i tak do tego, i nagle słyszymy krzyk, płacz niesamowity. I ta kobieta tą bramą weszła do tego getta. Ja w tym getcie byłem też. No właśnie. Proszę pani, ponieważ tutaj mieszkałem, jak już żeśmy się przeprowadzili, to miałem tych kolegów, prawda, też się powynosili. I jednego naszego kolegi matka, takiego Rysia Papisa, handlowała. Przyjeżdżała po prostu do getta i handlowała. No, ona przywiozła kaczkę, czy tam kury, czy tam jakieś inne, a tu albo brała pieniądze, albo jakiegoś lisa, no bo to taka wymienna była też, powiedzmy, nieraz to i futro, powiedzmy, bo ludzie oddawali to, żeby się jakoś pożywić. I pewnego razu tam, żeśmy nie mieli, tak, mieliśmy taki luz w szkole, czy coś takiego, Rysiek do mnie mówi, słuchaj, matka ma do nas interes. No poszliśmy, co ona mówi, a ona mówi, chłopcy, ja mam takie dwie paczki, może byście podjechali tutaj, mówi, do tego, na Smoczą i tu przy Nowolipkach i to zwrócicie i w porządku. No dlaczego nie, ona tam parę złotych, zawsze kasę biała to nam dała, nam pieniądze były potrzebne, bo też chcieliśmy mieć. I proszę pani, żeśmy wsiedli w ten tramwaj, bo on jeszcze jeździł, ten tramwaj wjeżdżał do getta, ponieważ tutaj tak ta ulica Smocza, tu zjeżdża się z tej górki i tam lekko pod tą górkę, jak przy Nowolipkach,
jak do kościoła tam się idzie, to pod Nowolipkę, troszeczkę pod górkę. I ten tramwaj tam zwalnia, a on w czasie okupacji to te tramwaje, to taki biegacz to go przegonił, bo on szybciej nie jeździł jak 5 km na godzinę, to dobry biegacz tam przegonił ich, prawda. No i żeśmy te paczki tylko zwrócili, no i na tym koniec. Ktoś tam już był umówiony, że odbierał. Co tam mogło być? Tam mogło być żyto, powiedzmy, albo mąka to nie, bo to tak się czuło, że tam coś jest. Takie nieduże, takie, może tam było z 10 kilo, prawda? On miał jedną paczkę, ja drugą. To tak żeśmy chyba dwa razy byli chyba w tym getcie i więcej już żeśmy nie jeździli, bo później, proszę pani, już w tramwaju to nie, bo jak już jechał tramwaj, to stał wartownik niemiecki, już jak wjeżdżał, to już nie można było wjechać do tego getta. To już żeśmy nie jeździli, tylko tak żeśmy przejechali, no. A czy słyszał pan o szmalcownikach? Słyszałem. I co może pan powiedzieć na ten temat? No proszę pani, to jest jak wszędzie. Czy pan widział szmalcowników na przykład? No nie widziałem, jak tam forsę brali, to nie widziałem, to nie. Ale słyszałem o nich, prawda, no, że bardzo wykorzystywali, powiedzmy, ludzi. Przeważnie Żydów, no kasę im odbierali, no. To jest masowo, prawda, no, sprzedawali tych ludzi też, no, wydawali tych ludzi, no, to taki, to dla mnie to już nie człowiek jest, no, jeden drugiego wydaje, no, za co, na śmierć, no, za to, że parę złotych dostał, to mi się w ogóle nie myślałem o takim, bo no, ja zupełnie inaczej myślałem niż tam ci inni, tak, ale nie dochodziło do mnie, że można człowieka za pieniądze sprzedać, no. To znaczy w tym domu na Wronie, gdzie mieszkali, tak, tak. To Polacy ukrywali Żydów? Tak, proszę pani, i to nawet wiem, w którym miejscu, bo to była suterynka taka i proszę pani, tak jak mniej więcej tutaj i pod podwórkiem z mieszkania była wydrążona piwnica. Także to było tak przymaskowane z mieszkania jakiegoś pokoju, jakiś tam stolik, czy szafka stała, czy coś takiego, a to było wyjście, a to schronisko dla tych Żydów było pod podwórkiem, pod tą piwnicą. No i to, ja nie wiem, czy to jeszcze nie do dzisiaj stoi, bo proszę pani, ten budynek Wronia 37, ten budynek, on istnieje, on jeden został, a tam, gdzie ja mieszkałem, 35 i inne, to zajął przedsiębiorstwo domu Słowa Polskiego. Przed tym zajął, a teraz to już rozbudowali, powiedzmy, tamte wieżowce, prawda?